Witam wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmiku z nadwody. Dawno nas nie było, no ale zaczynamy sezon. Jestem dzisiaj na Czarnej Orawie z moim kolegą Arturem. Siemano. Wziął nas na pstrągi, także zobaczymy, czy uda się coś złowić. Działamy, Radzio tutaj coś próbuje rzucać. Jesteśmy dużą ekipą, bo jest nas w sumie 5 osób. Także myślę, że jakieś pstrążki będą na filmie. Kolega ma pstrążka. Chcesz podbierać? Podbiorę. Nie. Pierwszy. Potem. Jest, proszę Państwa. Ribo. Nie, fajnie się wciął. Taki kot 30, no nie ma 20 parę. Ładny, piękny. Pokażę to. Taki, proszę Państwa. Fajny. Wraca. Poszedł. Piątal. A dobrze, że akurat rzędu kolegi podeszedł. Nie, kurde. Brawo. Spokojnie. A grał. Tu siedział, nie? Właśnie drągami to, że wydaje ci się, że może go nie być, nie ma, za którymś rzutem dopiero ci przyjebie, nie? Siedzi, jest. Proszę Państwa, włączyłem akurat. Ładny. Ładny. Proszę Państwa, akurat włączyłem, nagrałem branie, także piękny. Piękny. Żeby go tutaj nie zrobić mu krzywdy. Agresywnie wziął. No, ładnie, ładnie się wciął. Na pewno. Wyciągniesz mi, tu mam matę w tył. Zmierzę go tak, wiesz, na fazę. Świetnie. Na szybkości, bo... Nie męczyć go? 35. Taki, proszę Państwa. Wraca szybko do wody. Wracaj, koleżko. Pierwszy w sezonie. Ale to ten na pewno. Od razu się chopię, bo zrobiło cieplej. Co? Oshi! Widziałeś to w ogóle? ...35, potokowe. Co? Nie, bo tak... Łowisz taki niewzruszony, nic się nie odzywasz, wiesz.
To ten był. Artur znowu ma. Poteczka? Też podbierać czy nie? No ładny. Sportowy. Tu je, ile jest wymiar? 30, nie? Piękne rybki. Są ładne. No, to jest właśnie to. Właśnie z tymi pstrągami, kurde. Delikatne są, nie? No, udaje. Poszedł. Nie, wiesz co, jemu już zostało, to on już nie potrzebuje, wiesz? A, piękny, ale... Piękny, naprawdę, 40 spokojnie tu. No mówię ci. Uderzył. Znaczy tak zawinął bardziej, bym powiedział. Ale piękny. Ja mam, kurde, mam na niego sposób, zaraz chyba spróbuję. Ale pięknie zawinął, no mówię, po 40 był. Zobaczymy, co powie. Ja myślę, że może na niego ciulnąć, bo jego pstrągi lubią tego woblera. Taki mały kleń. Na niego wywalę tego największego. Jest, siedzi. Tęczę. Tylko jak go podebrę? Rady już po niego idzie, a to się pyta. Ale w pierwszym rzucie, no. A nie, no przesadziłem, ale... No ale nie. Przesadziłem, że miał 40, ale... Dawaj go tu, Radzie, do góry, żebym go widział, wiesz? Na kamerę. A to ja go wypnę, tylko dawaj mi go tu w podbieraku. Ale chciałem nakręcić filmik, wiesz? Tu mu nie będzie, dawaj, że go do góry. Mam pół tu dać na prosto. Aha. A ty, czy dranie. Nie no, 40 jest. Dobrze mówię, nie?
Nie, przesadziłem. Nie, czuję tego popsu. Taki, proszę państwa. Puść go, Radzie. Czekaj, zaraz będziemy mi dać. Puszczaj, że go kurde. Ty proszę. Filmik kręcę, a ty mi nie dajesz. Nie dajesz mi ryby, dobra. It's good. Wiesz. Jesteś wolny. Wtedy to tego sandacza złowił, nie widziałeś tego? To przecież z Arturem był wtedy. Spróbujesz taką gumkę puścić? Tam jest jakiś tęczak w spodzie? A, siedzi! No. Gumeczka. Gumeczkę. Do dna. No to pięknie, to Radzio, podbierze go. Podbierze go, niech się nie męczy bieda. No dobra, proszę państwa, taki trochę mniejszy, pójdź go, Radzio. Różowa, no właśnie. One lubią to, kurde. Na Radzio ma pięknego potoka, dasz go radę to pokazać? Mogę ci dać kamerkę. Dać kamerkę do wody. No i co, proszę państwa? Zdążamy do auta. Koniec naszej wyprawy. Każdy coś tam, jakiś tam kontakt z rybką był, także gitara. Tutaj już dwóch kolegów czeka. Także po takiej długiej przerwie jak najbardziej